Dobry, witam państwa w programie 3 Pytania Do. Dzisiaj moim i państwa gościem jest pani Wiesława Sobczyk, adwokat i członek Stowarzyszenia Kutnowskie Hospicjum. Dzień dobry. Program nazywa się Trzy Pytania Do. Zadajemy pani trzy szybkie pytania w kategoriach zawodowe, prywatne i z zaskoczenia. Może pani wybrać kolejność. Zawodowy. zawodu jest pani adwokatem. Jest to dosyć czasochłonne zajęcie, jak wiemy, z rozprawy sądowe i później praca również w domu. Skąd i kiedy pojawił się pomysł zaangażowania w Stowarzyszenie Hospicjum Kłótnowskiego? W 1995 roku, kiedy Katarzyna Kowalewska powoływała to stowarzyszenie, nie miałam żadnych wątpliwości, że trzeba się w to włączyć, ponieważ jej pasja, jej determinacja i jej no, taka idea, którą... którą Pokazywała nam na co dzień, wskazywała, że nie można było jej odmówić. Potem e, też trzeba było w tej organizacji w jakiś sposób przyjąć jakąś rolę, więc na początku przyjęła rolę członka zarządu. Kasia, mimo że wiele osób z nią było, to tak naprawdę ona niosła ciężar tej organizacji przez cały, cały okres, kiedy funkcjonowała w stowarzyszeniu. No, potem choroba jej przeszkodziła w tym, żeby móc dalej aktywnie zajmować się stowarzyszeniem. No i uznałam, że istnieje taki obowiązek, żeby, żeby w jakiś sposób jej dzieło mogło dalej istnieć, żeby coś dalej robić. I, i jakby ponownie włączyłam się w ten, w ten zarząd i, i zarządzanie w taki sposób, żeby, no, żeby wypełniać tą rolę, jaka jest przypisana tej organizacji i idei, którą Kasia rozpoczęła. Teraz dalej jestem członkiem zarządu. Zarząd jest wieloosobowy. Są jeszcze dwie osoby. Jestem osobą do organizacji. Inne osoby są od spraw medycznych, od spraw budowlanych czy, no, czy innych, które nie wiążą się bezpośrednio z organizacją. W tak zwanym międzyczasie uruchomiliśmy ten proces budowy hospicjum, ponieważ. Kasia rozpoczęła zarówno pozyskiwanie takie kroki zmierzające do realizacji tej, tego wsparcia działalności stowarzyszenia, bo trzeba powiedzieć, że Stowarzyszenie działa jako hospicjum domowe i do chwili obecnej tak się dzieje. I ono w takim, w takim rodzaju działalności nie wymaga siedziby stacjonarnej, takiego budynku, gdzie się to odbywa, bo my w tej chwili korzystamy z siedziby wynajętej. Nasza siedziba znajduje się w lokalu wynajętym od spółdzielni Pionier. Ale zawsze celem, zresztą takim dopełnieniem tej funkcji, idei hospicyjnej jest. Umieszczenie chorego w warunkach umożliwiających takie funkcjonowanie, gdzie jest objęte opieką całodobową, i stąd powstaje idea właśnie pobudowania budynku, gdzie się te miejsca znajdą. Rozpoczęło się to w roku chyba jeszcze 1998, tak mi się wydaje, kiedy doszło do zakupu gruntu. Stało się to no dzięki oczywiście aktywności Kasi. Na gruncie, który wówczas był kupiony wydawało się niemożliwe, żeby coś budować, tam nie było drogi, nie było nawet żadnych budynków, ale w chwili obecnej jest to pięknie już rozbudowane osiedle i powstał budynek, który jest na końcu ulicy Kukułczej i cała droga Kukułcza prowadzi do tego budynku, on jest usadowiony na, na szczycie, na końcu tej drogi. Jest to piękny obiekt, jakbyście Państwo kiedyś mieli okazję zobaczyć. On jest bardzo obszerny, nie ma dużo miejsc stacjonarnych, bo jest 11 miejsc, ale no jest to tak jak mówię uzupełnienie tej, tej oferty opieki hospicyjnej. No i póki co jest to tylko budynek na razie: nie jest to miejsce, gdzie prowadzimy działalność, bo żeby to zrobić, trzeba wyposażyć i, no i przede wszystkim zdobyć środki na funkcjonowanie całodobowej opieki. W tej chwili koszty są nieporównywalne, ponieważ my opiekę świadczymy w miejscu, gdzie chory przebywa, czyli u niego w domu. Nie obciążają nas koszty związane z opieką nad nim, z tą socjalną taką opieką też czyli medyczną, więc na to trzeba dużo większych środków. No oczywiście trzeba też środków, które będą pochodzić, mam nadzieję, z pomocy publicznej, czyli z NFZ-u. No ale to jest też droga dla nas, aby, aby do tego dojść, zdobyć ten kontrakt i potem go wypełniać. Przejdźmy teraz do pytania prywatnego. Dwa zajęcia, którym Pani się poświęca, które się angażuje są dosyć obciążające emocjonalnie. Jak Pani sobie radzi ze stresem, z, z emocjami w domu? Czy to jakiś sport, czy może gotowanie? Myślę, że... Nie za dobrze sobie radzę, jak wszyscy zresztą, bo e, wydaje mi się, że jak się człowiek angażuje w coś, to jednak te emocje się zbierają i, i poświęca się z, swoją e, cał, całym sobą, jakby człowiek funkcjonuje. Natomiast na pewno jeżeli przychodzę do domu, to zajmuję się sprawami domowymi i one mnie e, uwalniają od emocji. Rzeczywiście, e, gotuję, chociaż w ciągu tygodnia, znaczy, generalnie ja jestem osobą, która w rodzinie zajmuje się przygotowywaniem posiłków. Moi bliscy je spożywają, nie zawsze chwaląc, bo ponieważ robię to szybko, to nie zawsze są takie dopracowane jak u mamusi, ale, ale myślę, że to jest dla mnie jakiś stan takiego realizowania pewnej idei, która się zaczyna i kończy i ona mnie pochłania. I wtedy jestem uwolniona od tego. Bardzo lubię pracę w ogrodzie, ale no to też wymaga czasu. Sieję warzywa, które rosną. Czasem, czasem późno, czasem są to warzywa, które wzrastają do niewielkich rozmiarów, ale to jest dla mnie radość i jeszcze mam w domu dwa koty. Które są tak samo bardzo dobrym takim, od, no, takim odstresowaczem. Przejdźmy do pytania z zaskoczenia. Jaka była najtrudniejsza albo najdziwniejsza rozprawa sądowa, w której brała pani udział? No, dla mnie każda rozprawa jest zaskakująca, bo, bo mimo, że już tyle lat jestem w zawodzie, to zawsze jest to dla mnie jakieś przeżycie, zawsze ono mnie e, zaskakuje i tak jak czasem klienci pytają, jaka jest szansa wygrania, to to zawsze im mówię, że ja się staram każdą sprawę wygrać, natomiast przewidzenie, czy ona jest do wygrania, czy nie, to jest poza, moim, poza możliwością. Trudno mi przytoczyć jedną sprawę, bo wiele razy, na przykład mając szczere przekonanie, że sprawa pójdzie tak, jak ja sobie wyobrażam, Wchodzę na salę i słyszę wyrok, który jest kompletnie przeciwny. Także naprawdę trudno mi jest czasem ukryć zdziwienie. Ale to, to jest rzecz, która jest naturalna, bo jesteśmy ludźmi, każdy widzi świat według własnych, własnego widzenia. I myślę, że jakoś przeżywam te rozterki, jakoś się z tym godzę. Także wydaje mi się, że mój zawód daje wiele możliwości, aby. No, by go dobrze wypełniać, I, i cieszę się, że w życiu e, właśnie trafiłam na to, co lubię robić. I to jest chyba najważniejsze. I takie pytanie z ciekawości ode mnie: o czym mogłaby pani napisać książkę? A właśnie, książkę, czytam wiele książek, i e, bardzo mnie interesuje taka analiza e, ludzkich postaw, zachowań. Myślę, że e, jeżeli chciałabym napisać książkę, to o. No, właśnie o, o ludzkich reakcjach na, na różne sytuacje. I bardziej filozoficznie niż jakoś beletrystycznie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A Państwo zapraszamy do kolejnego programu. Trzy pytania do.